burning by my bed for you here now. Zmywak, odcinek 12! Działaj, cholero! No więc Zmywak, odcinek 12! Zmywak to program, który udowadnia, że znałem gonciarza, zanim to w ogóle było modne. Eine Nachricht für den Sex. Odchudzili mi zmywaka! Cebula! A do kogo ty tam znowu gadasz? Dziecko śpi, zakupy niezrobione, sklep zaraz zamykają. Nie rozumiem tego kanału. Im mniej wrzucam kontentu, tym coraz więcej subskrybentów. Odcinek jak zwykle spóźniony, ale powód był mocny. Wyedytowałem podbródki. Więcej opowie montażysta. Ktoś mądry kiedyś powiedział: jak chcesz się zacząć odchudzać, to odstaw cukier. Pan po mojej prawej waży tyle, co domek jednorodzinny z ogródkiem. A w McDonaldzie przysługuje mu zniżka na żywienie zbiorowe. Wszystkie moje Tigery wylałem do zlewu. Gdzie ja bym był, gdyby nie te energy drinki? Jak chcesz schudnąć, to zrób jedną rzecz. Dużą kupę. Na początek ciepłe słowo od widzów. Kanał jest nieprzydatny. Mam nadzieję, że tacy jak ty zostaną sobie w UK na zawsze, a i słaby masz akcent. Boże, co za burak! Dzisiejszy odcinek kierowany jest do osób, które zostawiły samochód na parkingu prywatnym, a po przyjściu ze sklepu za szybą znalazły nadpłatę za wodę? Nie. Wróć. Płać nam! Miliony pieniędzy! W skrócie, mandat nałożony przez firmę prywatną. Po angielsku nazywa się to... Kaleczysz angielski. I wyraźnie napisane jest... Nie ignoruj. Zanim opowiem wam, jak poważnie należy podejść do tego, słówko do sponsorów. Darujcie sobie. Nie podstawiajcie mi na parking tych tanich, słabych i brzydkich samochodów. Na tym kanale nigdy nie zareklamuję niczego, w co nie wierzę. To? Co to jest? To w Passacie mam lepszą. Za dużo guzików. Jezu, a to po co to? Koła jak koła. Niewygodne. Fantastyczny wóz. Ocena 2 na 10. Jednak wracając do... To należy do nich podchodzić bardzo poważnie. Bo przyznawane są one na zasadzie... Bo tak! Jeśli zdarzyło wam się zaparkować samochód przed sklepem i nie wrócić do niego na czas, to wysokości naliczonego mandatu nie reguluje żadne prawo karne. Bo taki był akurat układ planet. 150 funtów, bo Saturn był bliżej Jowisza niż zwykle. Ponad półtora roku temu zrobiłem literówkę, wpisując dane do biletu. Co uczyniło ze mnie dosyć znaną osobę, bo liczba korespondencji przekracza najśmielsze oczekiwania. Zapłacisz, choćbyśmy cię mieli wykopać spod ziemi. Drodzy, przerażeni widzowie Zmywaka. Jeśli zignorujecie pierwszy list i postanowicie nie płacić kary, to listy z przypomnieniami będą do was napływać strumieniem. Zmieniał się będzie jedynie nadawca, bo średnio raz na dwa miesiące sprawa przekazywana jest do kolejnej firmy. Ton, jakim pisane są listy, będzie się zmieniał na coraz ostrzejszy. Będziecie straszeni sądami. Będziecie straszeni utratą zdolności kredytowej. Będziecie straszeni odcięciem od możliwości oglądania pasjonujących meczy w bilarda. Ale żadna prywatna firma na terenie tego kraju nie ma takiej możliwości. I choć co prawda wyjątkowo upierdliwe firmy mogą wreszcie skierować sprawę do sądu, ale prawnie mogą starać się jedynie o odzyskanie utraconych kosztów. No więc ile, zbrodniarzu, zajął ci powrót do samochodu? Godzinę? Dwie? A ile kosztował parking? Funt za godzinę? Zginiesz. Te groźno brzmiące liściki nawołujące do płacenia szczęśliwie można wykorzystać jako papier tole... To... papier to...
Jak papier do dupy. Pytanie do autora. Co trzeba brać i w jakich ilościach, żeby być taki jak ty? Sorry, the number you have dialed is not in service. Boston. Co to? Obok Nowego Jorku? A wiesz, że dawno tam nie byłem? Przejedźmy się. W komentarzach do dzisiejszego odcinka zadawajcie pytania. Najciekawsze wybiorę i odpowiem na nie. Żartuję. Wezmę wszystkie, pewnie będzie ich z 8 sztuk. I na wszystkie odpowiem w następnym odcinku. Obiecuję być poważny. Ale starczy śmieszkowania. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Który pewnie opublikujesz w nowym roku. Krzysiu, pożegnaj się ładnie. Cebula.